Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ta niedziela to niedziela w niebo wstąpienia. Jezus wstępuje do nieba. Jak to fizycznie wyglądało? Czy on się fizycznie unosił w górę swoim ciałem? Nie mamy o tym pojęcia, ale to, jak to fizycznie wyglądało, dla mojej wiary dzisiaj w XXI wieku nie ma istotnego znaczenia. O wiele ważniejsze, istotniejsze właśnie jest to, co swoim w niebo wstępowaniem Jezus chce mi powiedzieć. Co mi dzisiaj, mojej wierze, mówią te słowa przed chwilą usłyszane. No więc jedziemy w górę. Tam jest stwierdzenie, Jezus mówi: głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Ponoć w oryginale, nigdy nie czytałem Ewangelii w oryginale, czyli w języku greckim, ponoć tam jest stwierdzenie: czyńcie uczniów, do każdego podchodź, każdemu dawaj szansę, z każdego czyń ucznia. Kto to jest uczeń? Uczeń to jest ten, kto ma swojego nauczyciela, czyli rób wszystko, żeby każdy człowiek miał swojego nauczyciela, ale nie pierwszego z brzegu. Jezus mówi: róbcie wszystko, żeby ludzie stawali się moimi uczniami, żeby mnie poznawali, żeby się ze mną spotykali. W ten sposób ja wnoszę ich na wyższy poziom, w niebo wstąpienie. Jezus bierze mnie, mówiąc obrazowo, i wnosi mnie, wwozi na wyższy poziom, bo ja sam tego nie jestem w stanie zrobić, chociaż może bardzo bym chciał. To, co mnie osobiście szarpie w tej Ewangelii, to to, że tam Jezus współdziała z tymi, którzy w Jego imię głoszą wielkie rzeczy, którym towarzyszą znaki. Jezus współdziała z nimi, czyli Jezus daje mi pewną moc, pewną siłę i mówi: rób, a nie, że czekaj z założonymi rękami, aż Jezus ci nieba uchyli. To ty musisz robić, pokazać inicjatywę, ty musisz pokazać, że chcesz, że wierzysz. Jezu podaje ci rękę i głęboko wierzę w to, że ty mnie do nieba wprowadzisz, ale ja ci podaję rękę. Bez tego podania ręki Jezus nic nie zrobi. Czeka na moją inicjatywę, nie? To jest niesamowite, że dzięki Bogu ja mogę wejść jak w grze, pardon za to porównanie, na wyższy poziom. To jest niesamowite, że dzięki Jezusowi ja ciągle jestem zapraszany do ciągłego rozwoju swojej wiary. Że wiara to nie konstans, to nie stałość, to jest coś, co mnie ciągle rozwija, zaprasza wyżej, wyżej, szukaj tego, co w górze. Oczywiście twardo stępując po ziemi, ale w górę, w górę, w górę. W ten sposób przekonujesz się, bo tam jest mowa o znakach, w ten sposób przekonujesz się, jak podajesz rękę Jezusowi i wchodzisz w to, co jest po ludzku niemożliwe, że to naprawdę działa. Chorzy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, diabły wychodzą z ludzi. Po ludzku, o własnych siłach jest to niemożliwe, ale jeżeli podaję rękę Bogu, to się dzieją cuda. Wiele z nich widziałem na własne oczy. No dobra, wjechaliśmy. A co się dzieje, jeżeli ja z tego wszystkiego nie korzystam? A teraz to, co powiem, nie będzie dobrą nowiną, ale będzie realizmem. Chrystus dla mnie umarł, dla mnie zmartwychwstał, obdarzył mnie tak niesamowitą mocą, dał mi wszystko. Jestem ochrzczony, jestem po komunii, jestem po bierzmowaniu. Większość z nas jest pewno po ślubie. Modlimy się, chodzimy do kościoła, ale czy korzystamy z mocy Boga, żeby rozwijać swoją wiarę? Czy korzystasz z tego, co dał ci Bóg, żeby swoją wiarę rozwijać, a nie obniżać? Czy też po prostu jesteś jak BMW? Bierny, mierny, ale wierny. Czy rozwijasz to, co dał ci Bóg? Niesie cię to do góry?
czy obniża twój poziom